Hej! Siema wszystkim, tu Kamruz, witam was w kolejnym odcinku, z której zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth Plus. I chciałem was przeprosić, moi drodzy, ale ostatnio coś mi się zgałganiło z mikrofonem i w opcjach mi się automatycznie przestawiło większa czułość, więc w ostatnich odcinkach dwóch Darkest Dungeon przez cały odcinek jest trochę przesterów, trochę. Tak samo było w poprzednim odcinku w Isaacu, którym nagrałem i którego nie ujrzycie, ponieważ w Isaacu dużo bardziej darłem mordę i tego się nie dało oglądać, więc powiem wam de facto, co was ominęło. Przede wszystkim robiliśmy sobie grid mode'a na hard mode'zie, Azazelem. Oczywiście nie udało nam się wygrać, przejebaliśmy, ale dwie istotne rzeczy. Po pierwsze zdobyliśmy item, który działał tak, spacebar item, że jeżeli skasujemy sobie, możemy sobie skasować za pomocą użycia tego itemu jedno czerwone życie, i w zamian dostawaliśmy jednego meatballa. Więc w efekcie końcowym użyliśmy tego 4 razy i zrobiłem achievement Super Meatboy za zdobycie 4 meatballów, ok? Plus rozwaliłem ostatni grzech, jaki nam pozostał, i odblokowałem książkę grzechów. Dwa achievementy zdobyliśmy, niestety nie zostanie to pokazane na YouTubie, dlatego powtórzymy jeszcze raz Azazelem Grid Mode'a. Niech będzie, ponieważ dlaczego chcemy Azazelem Grid Mode'a by przejść? Ponieważ odblokujemy wtedy Lilith, jeżeli się uda. Więc zostaliśmy na start Snack. HP up, to jest ok, bo devil deal'e będą takie, że hehehehe. Życia, to jest jakiś pilot, nie wiem co on robi de facto, ale dobra, wejdziemy tutaj. Mamy skrzyneczkę. I mamy ptaszka. Ptaszka, który jest de facto bardzo... nie jest dobrym itemem. Więc tak troszeczkę nie mam za bardzo ochoty go brać. Health up. Nie no, ptaszka nie wezmę, ok? Nie będę brać ptaszka. Zrobimy tak, żeby nie tracić życia, ale cieszy mnie bardzo to, że dostaliśmy tyle życia. No i nie będę musiał się tłuc z ostatnimi bossami, żeby wejść do Devil Dealu, no bo po cholerę tak naprawdę. Dobra, więc przede wszystkim weźmiemy tą babeczkę, ponieważ ona nam zwiększy tirsy i daje się nam troszeczkę życia. Może czerwone, może czarne, może niebieskie. No cóż, w każdym przypadku będzie to ok, jeżeli to nie będzie czerwone. I mikrofon zasłonił mi przeciwnika i przez to oberwałem. To może się ustawię bardziej tak od kątu czy coś, nie wiem. Dobra, tak czy jak, Azazelem mamy o tyle dobrze, że mamy nasz mini Brimstone, który bardzo fajnie czyści przeciwników, więc możemy szybko wyczyścić przeciwników przed czasem, tylko Kamruz, błagam cię, przestań gałganić i przestań wchodzić w ataki przeciwników. Masz dużo życia, masz fajną sytuację, ale kuźwa, nie zjeb tego. Dobra, a gdzie jest przeciwnik? Tu jest przeciwnik, zabić go! Bo inaczej te duże sukinsyny by nie zostały zabite. Bo one znikają tylko, jeżeli pokonałem przeciwnik. Łohoho, spokojnie. Spokojnie. Nie szukamy sobie nigdzie wrogów, co nie? Jesteśmy przyjaciółmi. Love and peace. Love and peace. Auć, no rzecz do jasnej cholery. Dobra. Potraciłem trochę dużo życia i to jest bardzo niefajne. No ale. Ale. Podołamy. Nie, wow. Już myślałem, że oberwę. Dobra, bang. Zabiłem. Okej, okay, zabijamy ich jak najwięcej. Dobra, pajączek, on potrafi skakać bardzo niefajnie, więc warto go ubić. Dobrze, dobrze. O, bomba może być ciekawa, ponieważ wleciał pieniążek. Jej. Wow. Dobrze, że jak się respią przeciwnicy, to przez ten ułamek sekundy nie można od nich oberwać. Tyle życia bym potracił, gdyby tego nie było. O, bang, bang, bang. Bang, bang. Dobra. Wchodzimy tutaj, no kupiłbym tą lalkę, ale z drugiej strony, no kupiłbym tą lalkę. Dobra, najpierw zawalczymy z bossem, rozwalimy bossa, żeby było fajnie, żeby było dobrze. Okej. Okay. No i oberwałem. W ogóle on jak szybko szarżował, jest chore. A, dobra, zdjęty. A, no nie, tyle życia potraciłem na tak prostych bossach. Czemu jestem takim gównem? Odblokowałem Celar, czyli rozwaliłem wszystkich bossów poziomu, no, tego, jak to się nazywa, tego pierwszego, co nie? Czy to jest klucz poprzedzania? Zdawało mi się. Wziąłbym ten pilot, ale no jednak tam Maggie jest elo. Co to jest, jasnej cholery? Sharp Straw, More Blood, aż się boję. A, czy to po prostu robi coś takiego? Że serio mamy tylko więcej krwi. Wow! To jest bardzo bezużyteczny item. Dobra, wezmę ciebie, żeby szybciej ładować brimstone'y. Plus dostaliśmy 3 takie życia.
Co jest bardzo dobre. Nie walczymy, byliśmy w Devil Dealu, nie ma tam nic dla nas. Rozwalamy to ognisko. Nie ma hajsu, dobra. More blood, for fuck's sake. Tak, ja mogę użyć itemu, nie daje mi nic. Patrzcie, more blood, jest więcej krwi, super. A nagrodę najbardziej bezużytecznego itemu na świecie dostaję. Och, help. To mi zwiększa zasięg? To mi chyba zwiększa zasięg mojego brimstone'a na odrobinę, nie? Chyba tak działa, nie? Nie wiem. O, pieniądze. Okej, stracę życie, ale mam pieniądze, więc kupię sobie baterię. Dlaczego? Ponieważ mogę otworzyć to. Wystarczy więcej pieniędzy, to jest bardzo spoko. I mogę kupić to. I mogę sobie otworzyć to. I mogę dostać łóżka? Flame Tears, Ghost Pepper. A, czyli strzelamy płonącymi pociskami, co jest bardzo spoko, gdyby nie fakt, że nie mam zwykłych pocisków, więc whatever. Mogę wziąć kask, który będzie mi pokazywać, gdzie będą secret roomy. Nie wiem, czy to jest na tyle warte. No ale okej. Niech będzie. W ogóle przyciągam pieniądze, jak miło. O, to wybuchało, okej. Fajnie. To dobrze wiedzieć teraz. No idź ode mnie, uciekaj. Ja w ogóle mam w głowie to! To mi wysysa krew z mózgu! Oh my god. Bad trip to dzięki, doceniam. Doceniam w cholerę. To nie rani przeciwników, co nie? Może rani? Oh! Ej, co jest? Zaczęło mi strzelać płomieniem. W sumie spoko. Jakaś rzadka forma obrażeń, nie? Ej, to jednak zadaje obrażenia. Bardzo małą ilość, ale zadaje. Zrobili się czerwoni. Więc w sumie spoko. To jest spacer item, który jest w stanie zadać obrażenia. Tylko jakoś tak naprawdę bardzo mało. Ale wciąż, okej? Ale wciąż. Uwaga, on będzie wybuchać. Dobrze, tym razem zapamiętałem. Wow, grzyby, no brawo dla mnie. Śmieszne jest to. Ciekawe, czy ten item będzie działać na te gridy z kluczyków. Bo one mają jakoś bardzo mało życia. Co nie? To byłoby śmieszne. Czyli oni mają zwiększoną defensywę, jak są ukryci. Okej. Dobra. A więc co my tutaj mamy? No mógłbym wiedzieć, gdzie są sekrety, ale takie... Po cholerę mi to. Jebać to. Lecimy dalej. Wow, nie zgadzam się. Nie zgadzam się na takie traktowanie. O, ile mam obrażeń. Okej. Teraz zbieramy ten hajsy. Dobra. Jeszcze ty. A, zdjęty. No i teraz zabić tego pana, mając nadzieję, że nie oberwiemy. Okej, naszą piękną twarz. A, zdążyłem. Dobrze, zajebiście. No i walczymy teraz z ostatecznym bossem. Ui, no i brawo dla mnie, oberwałem. Okej. Bijemy podwójnie. Sio, głowo. Siowy, głupie głowy. Dobrze, że one obrywają. Hej, mogę bić głowy i zabijamy. Dobrze. Zabiłem ogniskiem. Czuję się dobrze. Nie mamy znowu żadnych obrażeń, żadnych itemów, czegokolwiek, co... God damn it. A nie powiem, żeby to było dobre, a wręcz powiem, że to jest bardzo niedobre. No ale dobra, przynajmniej mamy sporo życia, które pewnie niedługo stracimy. No ale oj tam. Pożyjemy, zobaczymy, co nie? Chyba, że nie pożyjemy, wtedy będzie problem. Ale z taką ilością itemów raczej grid mode'a nie zabijemy. Raczej nie. O, a to jest bardzo fajny item. Bo aż daje mi obrażenia, które bardzo lubię. Ja lubię mieć obrażenia. O, więcej życia. Dobrze. BFF. Mogę mieć większe... O, to jest obiecujące. Okej. Bo ma się może przydać. Co tu mamy? O, item do Gapiego. Biorę item do Gapiego. No tak trochę gotowy potłus, bo nie ma co jest do najlepszych rzeczy do kupienia. Kupię sobie kluczyk, bo wiadomo. Ale mógłbym wziąć lepsze tearsy, ale to tak trochę mech, BFF, ale nie mam niczego... WAFER! Obrywam tylko za połowę życia, a nie za całe, jeżeli powinienem obrywać za całe. Fuck yes, bardzo dobry item! Świetny item, bardzo dobry, I like it, I love it! Oj, brawo dla mnie. I love it!
Super. Wow. Ej, ty panie, co ty wyprawiasz? Proszę przestać mnie atakować. Ile ty masz życia? Holy fuck. Wow, ty się skąd tutaj wziąłeś? Paszła won. Już, ginąć od mojego ognia piekielnego. Wow. Okej. Okay. Ten chce się lizać pająk. Widzicie, tak językiem takie... Ow! One mają takie językiem tak robią takie... O, rolowanie itemów! Jest! Będzie dobre, będzie dobre. Ufam, że będzie dobre. Proszę mnie nie bić. Bang! Jeszcze ty. O! A, zabity! Dobra. Rolowanie jednak zostawił na Devil Deal. Jednak Devil Deal wydaje się dużo opłacalniejszą opcją na rolowanie przedmiotów. Ou. Ej, te ogniska biją. Nice. Dobra. A, pajączek pał. I zostaje się monstro. Uii. Ja też tak umiem. Haha. Aha. 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 Dobra. Easy, easy, easy. O, wow, naprawdę. Bang. No dobra, no bijemy się dalej w takim razie. Ło, okej, to jest może... O, zabijam pajączki w ten sposób. Widzieliście? Zabijam pajączki moim Space Bar itemem. W końcu się do czegoś przydaje. Wow, dobra. I bang, dobite. Nie, nie wszystkie, nie wszystkie. To nie zadało aż tyle obrażeń, żeby wszystkie dobić. Angel Room. Wow, stałem z Angel Rooma pieniądze. Zawsze o tym marzyłem. Mam ochotę rozjebać tego bossa tylko po to, żeby rolnąć item, żeby mieć jakiś dobry. Nad nie mogę, straciłem bombę tak by the way. Fuck! To jest bardzo niedobre. Nie dostałem Devil Deala, ponieważ olewałem Devil Deala, raczej nie brałem z nich Didi, ponieważ nie miałem Didi. Miałem jeden, ale był chujowy. Wow. Dobra, no trudno. Musimy sobie jakoś poradzić. No to są większe obrażenia, to wezmę. Po prostu to jest zasięg, co nie? Okej. Okay. Nie widzę różnicy w zasięgu, ale mniejsza. Penetrujące strzały. O! Ten item! Ten tutaj item dało tego midboya, który mówiłem na początku odcinka. Będę jeszcze tutaj. No kluczyk, okej. Okay. To jest bardzo miłe. Nie za bardzo chcę midboya. Tak swoją drogą. Ej, dostaliśmy raka. To jest spoko, bo dostaliśmy dużo życia. Nie powiem nie. No goddammit, mógłbym rolnąć. Wiecie co, rolnimy. To będzie używać efektu Necromyfikonu za jakiś czas, więc w sumie spoko. Technologii raczej nie będzie dobre. M będzie dawało nie wiem co, ale wezmę. Poison Tears, to możliwe, że zjebałem. Nie wiem co to jest, ale to jest nowy item. AC Tears. Okej, okay. Zwiększają nam obrażenia. Nie chcę brać technologii 2, broń Boże. To nie wiem, włożymy hajs, żeby rolnąć. Nie pamiętam co to daje, ale to mi zwiększa obrażenia, więc wezmę zwiększenie obrażeń. I to mi zwiększa Tears i życie, więc to też nie jest zła opcja. Dobra. Dobra, powiedzmy, że to są spoko itemy. O mój Boże, te cooldowny, nie? Jest takie wow. Ale przynajmniej szybko ładujemy pociski nasze, wow. Ej, zatruwamy i to zajebiście zatruwamy. Z Acidu i chyba ze Scorpio. Więc spoko. Boję się troszeczkę wystawić. Ach! O, koleś z języczkiem, blablabla. Dobra, nie bij mnie, sam leciałem w to, mech. Dobra, 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 gdzie jesteście? Ach! Help me! Dość szybko ładuję moje brimstone, co mnie cieszy. Wow! Okej, okay, zdychaj. Nie wiem, kim jesteście, ale jesteście martwi. Jej! Okej, okay, ty jesteś zatruty, to wyjebane. Ty wybuchasz. Dużo tego gówna! Ale dajmy jakoś radę. Dajmy jakoś radę. Okej, okay, to będzie za dużo brimstone'ów i to jeszcze takich... poczwórnych, for fuck's sake. Gini. Wow. Dobra. Wow. Okej, okay, udało się, co nie? No udało się. Nie używałem w ogóle spacebara itemu, ale udało się. Wow. Ty jesteś martwy. Ile w ogóle zadaje obrażenia z tego? Ej, to nie mam takich złych obrażeń z tego spacebara itemu. Tak w sumie. Widziałem co jakiegoś niewidzialnego typa. O Boże, nie ty. On ma jakieś... On jest silny. Ej, co jest? Czemu on ma od tyłu głowę? Nie wiem.
I czemu nie mogę go bić? Nie wiem, Space Barrighterem chociaż mogę, ale to jest dziwne. Może ja go mogę tylko bić w głowę, czy co? Nie, to dziwnie działa. Zobaczcie. Nie wiem, jak to działa. Nie bij mnie. No dobra, jakoś to podobamy. Opa! Walnąłem go Space Barrighterem, tak by the way. Początek tych kości może zostać zraniony z tego, co widzę. Albo nie wiem. A może jakaś... A nie, bo on się chyba zamienia jakoś kościami tymi. Miejscami, w sensie. I tylko jedna kość jest w stanie oberwać. I teraz weź zgadnij, która, nie? Na szczęście mamy Brimstone. Mini, ale still. Dobra. No okej, okay, weszło. Większe tirsy, więcej życia. Dobra, weźmiemy, to jest okej. Okay. Dobra, spoko. Dobra. O mój bo... Chyba cię postrało. Dobra, zrobimy tak. No i co, bijemy. Nie mają dużo życia, więc jest dobre, ale... Jest takie wow. Dobra, zabity. Okej. Okay. Okej, okay, na szczęście my szybko ładujemy, dużo zadajemy, jest dobrze, jest dobrze. A zadar jest silny. Dajcie mi jakiś deal, dobry deal. Kolejny dobry deal dla naukowca, dobra. Co ty mi możesz dać? Niczego nie żałuj. No dawaj, dawaj. Karta Tarota, The Sun. Okej, okay. Będę mieć więcej życia, żeby tobie dać. Pills. Najpierw weźmiemy The Sun. Żeby, nie wiem, więcej życia. Nie wiem, co to jest ten item, ale jest Devil Dealu, więc jest kuszą. Czym ty jesteś? Nie wiem, wezmę cię. Acid Baby. Okej, okay, czy ty dajesz pilsy, tak? Co to jest? Range Down, to jest w sumie słabe. Dobra, wezmę to. I see the future. Okej, okay, widzisz przyszłość. Spokojnie, chcę brać glizdy, ponieważ jest słaba. I tak nie mam hajs. Nie, Two of Club. O, podwójne efekty z tych. Karta Rota chyba. Dobra, zabijemy ciebie. Bo myślę, że warto. A, hajs, kluczyk, nice. Mógłbym coś jeszcze? Nie za bardzo. Śmieszne, że ten w ogóle dzieciak z pilsów, jak on dziwnie wygląda. No dobra. To podwójne efekty... Podwój... To jest większe obrażenie, więc wezmę. Czemu miałbym nie brać? Może będziemy mieli jakiś rol, czy coś? A, dziękuję. Au. Mech. Nie mogę rolować tutaj w ogóle. To jest tragedia. Dobra, berwę. Mogę walnąć tutaj bombą. Bo czemu by nie? Mogę mieć w sumie to. Two of Spades. To daje podwójne efekty karta Rota, tak? To w sumie jest tak trochę chujowe. Ale tak, daje podwójne efekty. No nie mogę tutaj rolować, to jest tragedia. Nie wiem, mogę was rozwalić. Nie wiem, czy to ma jakiś sens większy, ale... Penny Tears, to mi chyba będzie dawało monety za zabijanie przeciwników, co nie? Co nie, co nie? Nie pamiętam. Tak! A nie! Co ja gadam? Tak? Nie, nie wiem. Dobra, zabiłem dwóch. To chyba nie działa z moim Brimstone'em. Nie, nie działa. Ciebie nie mogę zabić, póki nie zabijemy tego, co nie? Dokładnie. O, wyleciał mi Pierce here. Tears up, ej, zajebiście. Nie wiem, nie? Ło, mój przyjemniaczek zabił przeciwników, co to jest? Lemon Party. Nie wiem czemu, ale przeciwnicy zostają zatruci, bo tak. Znaczy, nie żebym narzekał, nie? Broń Boże, nie narzekam. To trochę ciężko się walnąć w cokolwiek. Będzie reakcja łańcuchowa, dokładnie. Aha. A, oni się rozwalają moje pociski. Znaczy, w sensie, płomienie. Speed up. No, dzięki, spoko, przyjmę. Dużo pilsów dostajemy, to jest super. I to w pizdu pilsów. X-lax? A, był relax, a teraz się zestraliśmy, tak? To fajnie. Jeszcze wpieprzyłem się na ten pocisk jak totalne gówno. Ale dobra, mam dalej dużo życia, więc jest spoko. Aha. Dobra. No dobra, to lecimy dalej, no nie będziemy się... opierdzielać! Ej, ale te ognie są super. One tak pomagają. Przeciwnicy wchodzą i giną. Nie podchodźcie do mnie, ja bardzo nie lubię pająków. Uciekać, sio, 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 akysz! Akysz! Bang. Dobra, zdjęci. Panie.
Fajnie. Dobra. Co to jest? Something wrong. Okej. Czym ty jesteś, bydlaku? Range down? Nie, dzięki. Wow. What the fuck? Czym ty jesteś, ty bydlaku zasrany? Jakiś nowy boss, o którym nie widziałem nigdy w życiu. Wow, 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 specjalne bomby, fuck you. Ura, zdychaj. Ja oberwam od własnego ogniska? To może to jego ognisko? Nie wiem. Bang, bang. Oni mają wspólne życie, czy co? Nie wiem. Proszę, won! Dobra, giniesz! Jeszcze jeden atak, jeszcze jeden, jeden, jeden. No naprawdę, wow. Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Wow, okej. Okej. Te itemy są chujowe! I to tak strasznie chujowe. Nie biorę nic, mam to w dupie. Są tragiczne! Po co mam to gówno brać? Nie wiem, rozwalić to? Dla życia? Nie wiem, wezmę, zrobię, mech. O, okej, worth it, moim zdaniem worth it. Dobra, kolejne pomieszczenie, mamy nadzieję, że będzie maszyna do rolowania, bo mamy hajs i chcemy go wydać. Ostatnie możliwe w ogóle miejsce, goddammit. Dobra, chodźmy tutaj. To może być interesujące. Okej, pieniądz jest pieniądz, bomba zwrócona, kluczyk nie jest potrzebny. Mogę rolować, okej. Teraz pytanie za milion punktów. Oddam sobie klucze, bo na cholerę mi te klucze, no, nie oszukujmy się. Na cholerę mi one mają być. Okej, dostałem nic. Mech. Dobra. Czy chciałbym meet? Meet is neat. Raczej nie. Aż tak tego nie niduję. Jeszcze raz roll. De facto mógłbym się pobawić tylko... Na czym mi zależy? Wziąłbym ten młot, gdyby nie to, że nie chcę go brać. He. Co to jest? To było coś fajnego chyba. Wszystkie staty w górę. To jest coś fajnego. Monstro Lang. Czy to działa? Czy to będzie działać? Na pewno nie na Ultra Gridzie, co nie, ziomale? O, panie, wyjebało. Wezmę to. Two of Diamonds. No, pretty good, biorąc pod uwagę... Co to jest, desny cholery? Pils chyba jakiś. It's pretty good, biorąc pod uwagę, że no, potrzebujemy pieniędzy. Nie wiem, mogę zabić ciebie w sumie. Albo dam ci klucz. Nie wiem po co. Więc mógłbym zostawić Two of Diamond i miałbym wtedy dużo pieniędzy, żeby dać do Ultra Grida. Mamy dużo życia niby. Powalczmy najpierw, zobaczymy ile życia potracimy. Szkoda, że nie wyleciał nam żaden... Kuźwa mać! Zjebałem. Ej, mogę wziąć pić. Kuźwa mać ognisko, myślałem, że to moje. No to już tracimy mnóstwo życia. I can see forever, to się może przydać. Fuck you. Myślałem, że już oberwałem. Dobra. Wow. 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 Dobra, dobra, dobra. Rozwalam ogniska. To nie są moje, one się mylić. Będę wchodzić. Mogę wziąć PhD, skoro ten typek daje nam tyle tych. Pilsów, no ale dobra. Jebać pilsy. De facto. Bierzemy Two of Diamond, będziemy mieli podwójny hajs i ogólnie będziemy mieli dużo hajsu. Jeżeli rozwalimy Ultra Grida, włożymy tyle hajsu do maszyny, że aż strach myśleć, nie? Ewentualnie będę mógł się wyekwipować tutaj. Po prostu. No, dobra. Bang, 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 co to jest? Explosive Daria! Fuck, 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 fuck. No nie! Jeszcze ta matka. Dobra. To jest okropne. Bo nie dość, że leci z powietrza, to jeszcze te kamulce. I can see forever, Lemon Party. Lemon Party jest ciekawy. I can see forever. Kuźwa, no. Może kupię sobie przynajmniej jedno mięsko. Dla tego życia już pieprzonego. Okej. Okay. To jest troszeczkę problematyczne. Bo trochę ich jest dużo. I trochę są szybcy. A, pomocy. W sumie tutaj mogę latać. Mieć wyjebane. Ta, wyjebane! Właśnie widzę.
Fako, no chyba cię posrało. Okej, to zapowiada się dobrze. Świetna gra. Świetna gra. Jak to zrobić? O, zostaliście tylko wy. O mój Boże, dobrze, że mamy tego, jak to się nazywa. O, odblokowałem Necropolis, spoko. Dobrze, że mamy... Wafer. Crazy Wafer. Dobrze mieć wafra. Something wrong? Nie wiem, Lemon Party. Lemon Party użyjemy. To dodaje całkiem spore obrażenie. Więc niech będzie, ułatwi nam to, nie wiem, przejście. No i zajrzymy jeszcze do Devil Dealu jednego. Miejmy nadzieję, że spotkamy coś, nie wiem, fajnego, dobrego, cokolwiek. Dobra. No i dobrze by było się jakoś podleczyć jeszcze. Kurwa, te wszystkie itemy są tragiczne. Dobra, jebać to. Licz na to, że ty mi coś dobrego dasz. Proszę, nie zawieź mnie, mordo. Co to jest? Two of Heart. Okej. Okay. Something wrong. Jeżeli użyję tego teraz, będę mieć... Dobra, wyleczę się na maksa. Słuchaj, nie wiem, czy powinienem mu dawać, dalej dawać życia, ale jebać to. Węgielek mi nic nie da. To mi zabierze życia, ale da mi midboya. To na pewno nie jest warte zachodu. Słabo, słabo, nic nie biorę. Bardzo słabo. No nie podoba mi się to. Nie wiem, co to robiło, to chyba zostawiało pierdy, to fajnie. No nie wiem, kupię to życie, bo już mieć te życie. No dobra, no chyba YOLO tak naprawdę. Bierzemy to w Diamond i lecimy. I lecimy na bossa, mam nadzieję, że go zabijemy jakoś. Magician, full... No, Magician mi gówno da z takim zasięgiem. Dobra, YOLO. O, trzymajcie kciuki, moi drodzy. Trzymajcie kciuki. Ultra Grid. Okej, zabić ciebie zanim cokolwiek zrobisz złego. Hell down, no to lecę. Chcę użyć teraz Twin of Diamond, będę mieć na maksa, nie? Ty. Dobra, no, nie wiem, no próbujemy, mamy 5 żyć, nie? Mam złe przeczucia, no, ale trudno się mówi, że się dalej. Kuźwa, najgorsze jest to, że ja jestem tak blisko niego, muszę być. Że ja jestem, muszę być. Kuźwa, macie, jeszcze oberwałem. O mój Boże. I weź teraz... Z czego? Nie podołamy temu, nie podołamy, nie ma opcji. No kurwa, to wszystko będzie mnie bić i... Kuźwa, mać! To jest tragedia, tyle życia straciłem. A, ty zbiję mu połowę życia. Okej, bijemy póki możemy. No ja wchodzę na te pieniądze! To jest najgorsze. Dobra, skupmy się na mobach. Bo moby będą tutaj jest naprawdę problematyczne. Bomby, wyjebane na bomby. Dobra. Bo redukcja się chwilowo zmniejsza, jeżeli nie bijemy bossa, więc możemy się skupić na mobach. Żeby nie sprawiały problemów. Dobra. O mój Boże, ile tego gówna jest. Nie podołamy. Jeszcze od czegoś oberwałem, nawet nie wiem od czego. To jest najgorsze. Połowa życia, no ale będzie jeszcze cięższa forma tego typa. Typie, goń się, wolna świnia. God damn it! Mogłem wziąć tego robaka, który miał nas leczyć, nie? Bang, bang, bang. No cóż, jeszcze się nie poddaje. Może się uda coś ogarnąć. Dobra, tutaj nie oberwę. On chyba też odbywał tych bomb, albo mi się zdaje. Prawdopodobnie mi się zdaje. Nie, obrywa od nich. To jest takie melo w takim przypadku. Nie. Niszczymy. O czego? Ja nie widzę tych pieprzonych w dupę pająków. No nie przeżyję tego, nie ma opcji najmniejszej. Jeszcze jest na rage'u. Kuźwa mać. O, fajnie.
Na pewno podałam. Dobra. Czy to zabije ich na hita? Tak, zabija, więc ten item jest całkiem dobry. Na ten etap. O, umarłem. No niestety nie udało się. Nawet nie przeszliśmy pierwszej fazy, a za zarazem przejść Grida będzie dość ciężko raczej. A, dobra, dziękuję wszystkim za uwagę, że wam się podobało, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, 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 do kolejnego odcinka.